Czekaj, włożę okulary, bo znowu będzie, że mam zezę. Dobrze jest? Okej. Witam Was w Klaps TV! Dziś o filmie Dzika Droga, czyli gdy Ci smutno, gdy Ci źle, wybierz się w samotną wyprawę szlakiem grzbietu pacyficznego. Wykończ się. Nie no, oczywiście główna bohaterka przetrwała, bo musi być happy end. Ale były nieciekawe momenty, jak na przykład utrata paznokcia, spotkanie z grzechotnikiem, czy brak wody. W tym filmie jednak nie chodzi o sensacje rodem z Bear Gryllsa, ale o sprawy, jakby to powiedzieć, bardziej duchowe. Wędrując sobie tak tymi górami, Cheryl ma czas na przeanalizowanie całego swojego życia wzdłuż i wszerz. A wierzcie mi, jest co analizować. Wielu uważa, że Dzika Droga jest podobna do filmu Wszystko za życie, ale obie historie są oparte na faktach, więc darujmy sobie zarzuty plagiatu. No oprócz tego film pełen jest mądrych cytatów, pięknych górskich widoków, a i zawiera pewien muzyczny klasyk, do którego mam słabość. I'd rather be a hammer than a nail. Yes, I... Dobra. Mniejsza. Na koniec dodam, że film został oparty na autobiograficznej książce Cheryl Strayed. No szkoda, że dowiedziałam się o tym po seansie. No to przejdźmy do oceny. Film zasługuje na mocne 6, ale ja nie muszę być obiektywna i z racji mojej miłości do gór i tego typu filmów daję 7. Reese Witherspoon średnio mnie przekonała. I dajcie znać, jak Wy go oceniacie. Jestem ciekawa, czy Wam się podobał. Klaps TV ma stronę na Facebooku, więc jeśli chcecie wiedzieć więcej o naszym programie, to tutaj gdzieś macie linka. I nie zapomnij o subskrypcji.